27 września w Korszach w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odbyło się uroczyste powitanie obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia w obrazie ostrobramskim. Do tej wizyty przygotowywali się mieszkańcy, uczestnicząc w rekolekcjach, ale również przestrajając domy, ulice i okna. Nabożeństwo koncelebrowane pod przewodnictwem księdza arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza rozpoczęło peregrynację obrazów parafii. Przybyło wielu parafian i gości. Gospodarzem uroczystości był ksiądz Tomasz Stępkowski, proboszcz korszeńskiej parafii. Obecny był także ksiądz Janusz Budyn, poprzedni proboszcz. Obraz Matki Boskiej powitano w centrum miasta, następnie wierni udali się do kościoła na mszę świętą. Yeah.
moja rodzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. A stało tam sześć kątwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, który każda mogła pomieścić wielokrzymiany. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stąpię wodą, napełnij aż poprzednie. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napił, czas gorszy. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki oto początek zamachu uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Witamy Cię, Matko Boża, w naszej świątyni i w naszych młodych, często skrutowanych sercach. Ufni w Twoje nieskończone miłosierdzie, zawierzamy Ci dziś nasze drogi życia. Pomóż odnaleźć dla każdego z nas tą właściwą drogę, abyśmy wybrali to, co przybliża nas do Twojego Syna. Daj nam, o Panie, odczuwać Twoje miłosierdzie każdego dnia. Naucz nas ufać i pomóż na nowo wypływać na głębie. Mimo zniechęcenia, mimo słabości, pozwól kroczyć po wodzie, gdy przeżywamy nasze życiowe burze. Daj nam odwagę do dawania świadectwa naszej wiary w szkole, przy ołtarzu, na uczelni, na boisku, na ulicy, byśmy szli za Twoim przykładem. Czuwaj nad naszą młodością i nieustannie przypominaj, że musimy zawsze od siebie wymagać, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca. Bądź z nami w każdy czas, a szczególnie w tym czasie nawiedzenia. Maryjo, śliczna Pani, spraw, w naszych rodzinach nigdy nie zabrakło żywej wiary, ofiarnej miłości, dobroci, zrozumienia, radosnej nadziei, tolerancji i pokoju. A gdy przyjdzie smutek, żal, zwykły ludzki ból, bądź wówczas Matką ucieszeniem i ukojeniem. Matko Boże, błogosław naszym rodzinom w trudach codziennego życia, w chwilach załamania, gdy krzyż, który dźwigamy, wydaje się być zbyt ciężki. Bądź Matko tą, która wskaże, jak unieść krzyż. Bądź pozdrowiona, Matko, wszystkich naszych rodzin. Bądź pozdrowiona, Matko, wszystkich ludzkich pokoleń. Maryjo, nasza Matko, witaj w naszej koszeńskiej społeczności. Popatrz na nas. W naszych oczach są i łzy, i wielka radość. Przynosimy do Ciebie całe nasze życie. Są tu więc i trudne chwile naszego powszedniego dnia, nasze cierpienia i smutki.
nasze upadki, ale niesiemy również to, co nas uszczęśliwia, co jest sukcesem i radością, co sprawia, że uśmiechamy się do świata i ludzi. Składamy to dzisiaj wszystko u Twoich stóp. Wyciągnij do nas, Matko, ręce pełne łask. Przyjmij nas i nasze modlitwy, jak przyjęłaś Syna i utul w ramiona, tak jak Jego mówisz, czy to w czas radości, czy to w czas cierpienia. Matko miłosierna w naszym sanktuarium, dziękujemy, że jesteś z nami i chcemy Ci, Pani Ostrobramska, podziękować za świętego Jana Pawła II i jego pielgrzymki nadziei i wolności do Ojczyzny, za ponad 30 lat pielgrzymowania polskich kolejarzy do sanktuariów maryjnych. W imieniu wspólnoty samorządowej miasta i gminy Korsze, Matko Boża Ostrobramska, gorąco Cię witamy w naszym mieście. Witamy Cię w naszej parafii. Przesiedleńcy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Wileńszczyzny i osiedlili się w naszej gminie, przywieźli Ciebie, droga Matko, w swoich sercach. W Tobie pokładali nadzieję na lepsze jutro i stale od lat, Matko, poprzez Twój wizerunek umieszczony w naszym kościele, zwracają się do Ciebie, Matko, w trudnych chwilach. Matko Syna Bożego i nasza Matko, dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia, Pani Ostrobramska, za Twoje przybycie i Twoją opiekę nad nami. Matko Najlepsza, miej w opiece naszą Ojczyznę, archidiecezję i tę koprzeńską parafię pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego i Twoją, Matki Bożej Miłosierdzia. Matko naszych serc, upraszaj nam Ducha Świętego. Chcemy także pamiętać przed Tobą o tych, którzy Cię bardzo kochają, a przybyć nie mogli. Przybyć im do łóżek, cierpiący, chorzy. Wiemy, że wielu z nich w sposób szczególny Tobie serca oddali. Modlą się razem z nami w swoich domach. Modlą się o pokój naszych serc, o Twoją opiekę nad nami. Maryjo, prowadź nas do Jezusa. Maryjo, Tobie się powierzamy pod Twoją obronę, abyś uprosiła nam łaskę Bożego Miłosierdzia. Zaśpiewajmy pieśń Maryjną, która będzie przygotowaniem do Przyświętej.
serdeczną obecność księdza biskupa w tej świątyni. Niechaj to nasze wspólne oddawanie czci Bogu w obecności Matki Bożej Ustrodamskiej pomnoży radość, pokój i miłość w naszych sercach. A ten chleb uwieczony w korszach niechaj będzie wyrazem naszej wdzięczności za to, co wnoszone przez wiele, wiele lat do naszych serc.
czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na uczynki sprawiedliwe, jakie spełnialiśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwili Jego łaską i stali się nadziei sami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Nie dała się tego,
matką zbrodniarza, bluźniercy, matką tego, którego obdarowano straszliwymi, kłamliwymi tytułami. Tę właśnie Matkę Miłosierdzia pytamy, czy rzeczywiście jest w tej scenie coś straszliwie bolesnego? Nie ma chyba wątpliwości takiej. Tak. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że dzieje się tu coś więcej. Bo krzyż, na którym wisi Jezus, to nie jest tylko znak cierpienia. To jest coś więcej. To jest znak miłości. Bo gdyby nie miłość, byśmy nigdy nie wiedzieli, dlaczego Jezus w Wielki Piątek za nas umarł. Nikt nie podejmuje się męczeństwa za tyle, co. Cierpimy za to, co złego uczynili. Ale ty cierpisz niewinnie. I wtedy powiedział pewien żal: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. I w tym momencie dokonał się właśnie tam na krzyżu pierwszy fantastyczny akt miłosierdzia. Padło w kierunku tego człowieka, który miał poczucie żalu, miał świadomość winy. Padło to piękne zdanie, które każdy z nas chciałby chyba usłyszeć. Dziś jeszcze ze mną będziesz brał. Kochani, na czym polegało to miłosierdzie? Bo ono jest czymś więcej niż miłość. Miłość zawsze łączy się ze sprawiedliwością. Gdy uczyniłeś coś złego, została naruszona sprawiedliwość. I w tym wypadku jedno z drugim musi być powiązane. Cierpisz właśnie słusznie, bo uczyniłeś coś złego. A na czym polega miłosierdzie? Że Jezus to, co jest sprawiedliwością, przekreślił. I wtedy nie zostanie już nic poza miłością miłosierdzia. Tą miłością, która jest szczególną cechą Boga, o czym nam przypominał, zwłaszcza w ostatnich latach swojego życia, Jan Paweł II. Moi kochani, gdy w roku 2003 ofiarował cały świat miłosierdziu Bożemu, to nie chodziło w tym wypadku o jakieś łatwe zamykanie oczu na zło czy grzech. Ale chodziło o to, żeby człowiek wiedział, że gdy spotka się z Bogiem, nie ma mieć żadnego lęku. Dlaczego? Bo w kazaniu na Morze, gdy mówił o błogosławieństwach, powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To znaczy, nie obawiaj się niczego, jeżeli nie byłeś za życia miłosierny, jeżeli umiałeś przebaczyć, jeżeli umiałeś dostrzec, że drugi człowiek jest potrzebny, jeżeli na miarę swoich możliwości czyniłeś coś dobrego dla tego człowieka. W tym wypadku nie miej żadnych powodów, bo Bóg powiedział, że takim jak ty byłeś dla innych, on będzie dla ciebie. I to jest prawda, którą Matka Boża w imieniu swojego Syna nam dzisiaj przypomina. Ta, która nadal kroknie ostrej bramie, ale której szczególny kłód przenieśli ludzie z Wielkiejszczyzny i z samych ogniwa tu, na naszą ziemię i na wiele innych tak zwanych ziem odzyskanych. I to jest najpiękniejsze, że właśnie ta cecha Boga została tak wspaniale również przeniesiona na nasze tereny, do naszych czasów. I że w dniu dzisiejszym, szczególnie przez obecność tego obrazu, tę cechę sobie przypominamy. Kochani siostry,
tym fragmencie Ewangelii, jaki słyszeliśmy. Miłość to po prostu obecność, to naprawdę wierność, to decydujący sprawdzian, że kocham autentycznie. To zdanie, które można by sformułować, na tyle kochasz, na ile jesteś wierny, na ile jesteś przy drugim potrzebującym Ciebie człowieku. I jednocześnie weźmy do serca również to pełne radości zdanie Jezusa skazane na górze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Amen. Ciebie prosimy, Panie Jezu, który na wieki dałeś nam za matkę, Tobie przedstawiliśmy nasze serdeczne prośby. Racz je wysłuchać i udziel nam łaski, abyśmy zawsze byli wierni Tobie, czynili miłosierdzie i spotkali się kiedyś z Tobą w niebie, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
dzięki Tobie składając łama i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za nas będzie wydane. Wszystkie wieki wielku. Amen.
prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na grzechy swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Boże błogosławieństwo,
pełną wiary i pięknego świadectwa wspólnotą. Dziękuję za to świadectwo. Znam dalszą codzienność, przyjmijcie u Boga moje pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami. Ojciec i Syn i Duch Święty.